Już kilka razy ogłaszano jego śmierć, ale tym razem potwierdzają to największe rosyjskie media. W zamachu bombowym w Doniecku zginął Arsen Pawłow, pseudonim Motorola. Był jednym z najsłynniejszych komendantów oddziałów separatystycznych. W Doniecku okrzyknięty bohaterem, w Kijowie zbrodniarzem wojennym. Miał 33 lata, rosyjski paszport i kamerę na hełmie, która uczyniła go sławnym. O pracowniku automyjni z Rostowa, który został generałem, Paweł Szot. W tym bloku w centrum Doniecka mieszkał legendarny dowódca separatystów. Motorola zabiła bomba podłożona w windzie. Toczy się śledztwo, które pozwoli nam wyjaśnić nie tylko kto zlecił to zabójstwo, bo to wszyscy wiemy, ale kto go dokonał. To Ukraińcy, twierdzi lider separatystów. Dowodem ma być to nagranie. Dzień dobry. To wideo zostało nagrane w Doniecku, gdzie zlikwidowano terrorystę Motorola. Zacharczenko, Płotnicki, wy będziecie następni. Emblematy w tle mają sugerować, że to członkowie tzw. Misanthropic Division, ukraińscy neofaszyści walczący w ochotniczym batalionie Azow. Wiarygodność materiału jest jednak dyskusyjna. Możliwości są różne. Pawłowa mogli zabić sami separatyści, bo tam wewnętrzne porachunki zdarzają się od czasu do czasu. Mogli rzeczywiście zabić Ukraińcy, mogli to zrobić nawet sami Rosjanie. Motorola, czyli Arsen Pawłow, był obywatelem Rosji, który trafił do Donbasu w pierwszych dniach rebelii. Najpierw walczył w Słowiańsku. Jego ślub z lokalną pięknością, Jeleną Kolenkiną, był pierwszą taką ceremonią w Donieckiej Republice Ludowej. Wakacje spędzał na okupowanym przez Rosjan Krymie. To jego ludzie zdobywali donieckie lotnisko, miesiącami bronione przez ukraińskich żołnierzy nazywanych cyborgami. Po prostu mięso, które przysyłają nam w dużych ilościach. Przywożą ich transporterami na lotnisko, a my im tam dajemy w pi***. Potem ich zabierają. I tak mija każdy Boży dzień. Ze swoim towarzyszem Giwim miał torturować jeńców. W rozmowie telefonicznej z ukraińskim dziennikarzem przyznał się do zbrodni. Od was obwiniają w ubójstwie od kiborga Igoria Brnarickiego. To jest cię tak... Dosłużył się stopnia generała DNR i rzędu odznaczeń na piersi. Miał specyficzne poczucie humoru. Gdy na froncie było spokojnie, ostrzeliwał własne pozycje z granatnika. Przed wojną mieszkał w Staromińskiej pod Rostowem. Pracował w automyjni, a wolny czas spędzał polując i łowiąc ryby. Miał żonę i syna. W jaki sposób ten przeciętny Rosjanin zamienił się w postrach Donbasu? Motorola faktycznie zrobili media rosyjskie, które rozpromowały go jako postać medialną. W Polsce zasłynął po tym, jak nasi kontrolerzy zawrócili samolot z Siergiejem Szojgu. Jeśli nie chcecie przepuścić ministra obrony Federacji Rosyjskiej, to oznacza, że Motorola idzie do was. Paweł Szot, Wiadomości.